Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o twojej nowej książce, o tym, jak się bawisz słowami, bo tytuł jest dość oczywistą zabawą słowem, którą, jak dobrze cię znając, wiem, uwielbiasz, to chciałem zacząć od sprawy oczywistej, której nie unikniemy i mam nadzieję, że załatwimy to szybko i bezboleśnie. Nie będę pytał o to, czy tęsknisz za radiem, bo to jest oczywiste. Myślę o tym radiu, które dla wielu z nas było takim miejscem formującym. Chciałem zapytać, za czym tęsknisz najbardziej? Bym chciał polecieć do Australii, ale to nie jest możliwe na razie. Za czym tęsknię? Za normalnością, za tym, żeby można było wyjść na spacer, nie mieć maseczki. Dzisiaj chodziłem po Gdyni w maseczce, ale to dlatego, żeby nikt mnie nie poznał bardziej niż dlatego, że uważam, że w takiej przestrzeni miejskiej, na wolnym powietrzu trzeba mieć, nosić maseczkę. Chciałem zacząć od tego, że Michał Nogaś, siedzący tutaj obok mnie, kiedy napisałem pierwszą książkę pod tytułem Nie wierzę w życie pozaradiowe, przyszedł do Wojciecha Mana i powiedział: Marek Niedźwiecki napisał książkę Nie wierzę w życie pozagrobowe. Było tak, prawda? Ale to było bardzo fajne, spodobało mi się to, a powiedziałeś przed chwilą, że ja lubię się bawić słowami. W tej książce trochę jest tego też, że kiedyś jak czytałem brytyjskie pisma muzyczne New Musical Express i Melody Maker, to zazdrościłem im tego, że oni mają taką łatwość dwuznaczności w języku, a myślałem, że nasz język jest taki skostniały i nie da się tam nic wymyślić, a potem się okazało, że z bloga wyciągnięte tytuły typu Radiota czy Dyrdy Marki stają się moimi wyznaniami najcichszymi w postaci książek. I to jest też tak, że zacząłem dostrzegać w języku polskim tę ogromną możliwość bawienia się. Myślę, że najbardziej pomogli mi w tym Starsi Panowie, Kabaret Starszych Panów, gdzie uduszenie przez pończoszkę chociażby. To są takie sformułowania, które gdzieś we mnie zostały i potem już zacząłem się tym bawić. Partner mojej przyjaciółki Aliny Dragan, która przez wiele lat też pracowała w piątki wieczorami, nadając korespondencję z Amsterdamu, Sesko van Gol, on jest, ma spolszczone imię Czesiu. Chyba nie wie, że to jest trochę tak nie za zbytnio, no ale okej, okay, jest Czesiu. No więc Czesiu też inspiruje mnie bardzo do takich zabaw językiem, bo na przykład on myślał całe życie, jak mieszka w Polsce 20 lat, to myślał, że uwaga piesi, to chodzi o psy, no bo jest pies, piesi, prawda? Albo pyta się Aliny, no ale o co chodzi w takich dwóch słowach? Ręcznik, podręcznik, prawda? My nie myślimy w ogóle o takich skojarzeniach. Natomiast on jako Holender, ma takie właśnie ten. Ja się też tym bawię, w związku z czym na przykład używam sformułowania jajki, no bo jajko, czyli jajki, a nie jajka. Jajki. Jajki są do zrobienia jajecznicy. No i w ten sposób powstała druga część Radioty, czyli Dyrdy Marki. Mała książeczka z wieloma wspomnieniami z ostatnich nie wiem ilu lat. Głos mi się obniżył jakoś mocno, nie uważają państwo? A nie, to Marcin Kydryński mówi, nie uważają państwo, zawieszając głos. Proszę uważać, bo Marku drogi, to teraz takie pytanie związane z literaturą jeszcze. Wspomniałeś o Kabarecie Starszych Panów, ale w tej nowej twojej książce próbujesz odtworzyć dawne spotkania ze słuchaczami, kiedy na 3 godziny zamykałeś się w studiu radiowym, wieszałeś na mikrofonie zegarek, który tykał i czytałeś poezję. To właściwie takiego radia już nie ma. Tobie się udało wtedy stworzyć wyjątkowy klimat. To niepotrzebnie mi się to zdarzyło, niestety. Tak przyznam szczerze, nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno zbliżać się na intymną odległość ze słuchaczem, bo może przyjść telegram, zrozumiałam, przyjeżdżam, czekaj na mnie na dworcu o 23:15. No bo to jest coś takiego, że jak prezenter radiowy z takim głosem, jak mój, mówi: kocham cię, bardzo cię kocham. No to część z was myśli, że to do was, prawda?
No też ja w ten sposób, że tak powiem, prowadzę swoje audycje, że mówię do jednego słuchacza, a nie tak jak tutaj mówię, dzień dobry Państwu, dzisiaj 1999 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Nie będzie już takiego notowania, nic już nie będzie. Tak, no czytałem te wiersze, ponieważ uwielbiam nadal Halinę Poświatowską i... starałem się wybierać tylko takie wiersze, które ja jako facet może mogę przeczytać na antenie. Do tego dokładałem klasyczkę rocka, Genesis, Pink Floyd, King Crimson i takie różne kawałki, czyli tak zwaną muzykę ciszy. I to się świetnie sprawdzało, ale ponieważ realizatorką tych audycji była Zofia Kruszewska, jak wiesz, która jest świetną realizatorką, nadal zresztą, i ona mi mówiła, że ona widzi, jak ja to robię, patrzy się na mnie i też się daje na to nabierać. To mówi, co dopiero ci, którzy tam siedzą w domu, zapalili sobie jakąś świeczkę i piją tę herbatę jaśminową albo czekoladową, no to takich rzeczy nie wolno robić. No a na dodatek ktoś mi ukradł ten zegarek, wiesz? Zostawiłem go kiedyś przez zapomnienie na tym mikrofonie i jak wróciłem w poniedziałek, to już go nie było. Czyli muszę sprawdzić, to ktoś, kto w niedzielę prowadził audycję. Ale to nie było jedyne twoje spotkanie z poezją. W tej książce wspominasz, i tu bym prosił, żebyś opowiedział to barwnie, ciekawie i jak zawsze anegdotycznie, jak przyszło ci zmierzyć się z poezją noblisty. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Marek kiedyś publicznie interpretował wiersze Czesława Miłosza. To wszystko jest przez Baszkę bardzo kulturalną, Baszkę Marcinik, która... Kiedyś tak na korytarzu, ponieważ mieliśmy pokoje naprzeciwko siebie. Ja 13, Baszka 20. Nie, Baszka 14, ja 15. A, okej. Okay. No to właśnie Baszka na korytarzu powiedziała, wiesz co, masz zaproszenie na taki poranek poetycki, poranek poezji. Zaprasza cię do Krakowa. Anna Dymna i ona tam zaprasza ludzi, to jest bardzo miłe, bardzo fajne, pojedziemy. Akurat przyjechała wtedy moja koleżanka z Australii, Anka, i pomyślałem, że dla niej to będzie duża frajda i rzeczywiście była, no bo tak, przy fortepianie siedział Grzegorz Turnał, wiersze czytali Anna Dymna wspomniana, młody Sztur i ja. No ja czytający wiersze, tak? No trudno, mówię, jakoś to przebrnę. Tym bardziej, że już miałem za sobą ten etap tej poświatowskiej. A ponieważ jestem gadułą, to jeszcze przypomnę przy okazji, zanim wrócimy do Krakowa, że kiedyś w dawnych czasach tłumaczyłem piosenki angielskie i czytałem te teksty najpierw, a potem leciała piosenka. I napisała do mnie pani z poezji, to jest taki magazyn miesięcznik, który ukazywał się w Łodzi, i że im się to spodobało, czy ja mógłbym kilka takich przetłumaczonych piosenek wysłać do nich, i oni to wybiorą, jakiś jeden czy dwa teksty i opublikują, robiąc ze mną też przy okazji rozmowę na ten temat. No i nie byłbym sobą, gdybym wśród tych piosenek nie przemycił jednego swojego wiersza. Jakież było moje zaskoczenie, jak pani zadzwoniła do mnie i powiedziała, wie pan co, no wszystkie nam się w zasadzie podobają, ale ten jest najlepszy. Co to za piosenka? I to był ten mój wiersz. Więc byłem drukowany w poezji. To tak a propos tej poezji. Chwileczkę, ten tak? Wiersz szedł jak? Jak on szedł, ten wiersz? Innej pory nie będzie. To był wiersz pod tytułem Innej pory nie będzie. Można go odnaleźć na moim blogu marekniedziecki.pl przy okazji. Czyli nie jesteś takim poetą, który całym sobą interpretuje jakieś spotkanie autorskie, to wstaje, skacze, chodzi, dzieli to na strofy. To jest takie żenujące troszeczkę, no bo znam paru różnych poetów, i zwłaszcza poetki, które robią to dobrze. A dzisiaj udzielałem wywiadu i obok mnie siedział pan... Zygmunt Miłoszewski. Tak, który pisze książki. No więc ja po prostu wstydziłem się trochę, że ja siedzę obok niego i rozmawiamy o Dyrdymarkach, bo to taka książka mniej więcej, ale zaskoczył mnie tym, że wyznał miłość do trójki i powiedział, że zabrano mu coś ważnego w życiu. No to było bardzo miłe wyznanie. Dobra, wracając do Krakowa, no jedziemy tym pociągiem z Baszką, z Anką i ja. Aha. Tylko. A mieliśmy wracać z młodym Szturem.
No oczywiście tam to się wszystko odbyło, potem był lunch, Anka zobaczyła, że przy drugim stoliku siedzi Andrzej Zieliński ze Skaldów, no więc po prostu już była w siódmym niebie, mogła z nimi wszystkimi porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie z Anną Dymną, spotkać Grzegorza Turnała, no świetnie, no ale wracamy do Warszawy i Baszka mówi, no Niedźwiedź, to chyba musimy kupić jakąś flaszkę tak na podróż, będziemy wracali z aktorem, to może coś ten, no ja mówię, dobrze, no to kupimy, kupiliśmy flaszkę. Ale byliście już po robocie. Byliśmy po robocie, wracaliśmy do Warszawy, no i Maciek wracał z nami, więc było bardzo miłe towarzystwo. Kupiliśmy sobie w pierwszej klasie, żeby nam nikt nie przeszkadzał. No i pociąg rusza i w tym momencie siedzimy w czwórkę i wchodzi w tym momencie do przedziału młoda dziewczyna, studentka, jak się potem okazało. No i wszyscy się popatrzyli na siebie. Baszka z Maćkiem przebiegli cały pociąg, żeby znaleźć wolny przedział. Nie było. Więc Maciej Sztur mówi do tej młodej dziewczyny, przepraszam, czy nie będzie pani przeszkadzało, jak będziemy tutaj spożywać? Ona mówi, nie, nie, nie ma problemu. A może pani by chciała z nami się napić? Oczywiście, powiedziała dziewczyna. No i spędziliśmy 2 godziny, pewnie z okładem, jak się jedzie z Krakowa do Warszawy. Maciek opowiadał cały czas takie dyrdymarki, że ja po prostu, brzuch mnie bolał ze śmiechu. No i Baszka, już taka szczęśliwa, że to wszystko się udało, na koniec dojeżdżamy do Warszawy i mówi, no przepraszam panią, ale może pani chciałaby autograf od aktora, a rozochocona studentka powiedziała, nie, gdyby to był tata, to chętnie. To skoro jesteśmy przy poezji na festiwalu Miasto Słowa, to jeszcze przez chwilę ten wątek, jeżeli pozwolisz i państwo pozwolą. Skoro recytowałeś Miłosza, Poświatowską, wiemy, że jesteś obdarzony wspaniałym głosem, tego tembru nie da się z niczym, z nikim pomylić. To czy ty nie myślałeś kiedykolwiek o tym, żeby być aktorem, pójść do szkoły aktorskiej? Nie, ja lustruję się codziennie, wiem jak wyglądam. Aktorzy powinni być ładni, przystojni. Mógłbyś być charakterystyczny. A charakterystycznym tak. Natomiast wracając jeszcze do tego, powiedziałeś we wcześniejszych swoich tych, że wywodach, że... A już zapomniałem, o czym chciałem mówić. Nie, nie zapomniałem, tylko nie wszystko wolno powiedzieć, bo ja wiem, że państwo to nagrywają. Potem jedno zdanie wyciągnięte o tym, że coś i jestem po to wszystkim. Obuduj to czymś, to coś zniknie. Nie, nie. Nie, no ale co z tym aktorstwem? W ogóle nie, tak? To znaczy... Nie, 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 nigdy. Ja od 68 roku mniej więcej, kiedy miałem 14 lat i już wiedziałem, o co chodzi, i zacząłem słuchać Listy Przebojów Studia Rytm. Wymyśliłem sobie, że jak będę duży, to będę panem Markiem z radia od Listy Przebojów. No a potem już tylko to marzenie trzeba było spełnić i udało mi się. Jestem jeszcze żywym, chociaż mocno posiwiałym, dowodem na to, że marzenia się spełniają. A wiem. Tak? Uwaga, coś. Teraz z okazji tego, że napisałem tę książkę, jestem gościem różnych stacji radiowych i nie będę ukrywał, mogę się tym pochwalić, że każda stacja radiowa po wywiadzie proponuje mi pracę w tej stacji. Nawet Tok FM. Gdzie właściwie pomyślałem, kiedyś jak byłem młodszy, to myślałem sobie, żeby zrobić rekord Guinnessa w audycji muzycznej bez muzyki. Czyli ile mógłbym mówić o muzyce? Raz na godzinę byłaby 5-minutowa piosenka, po tym wiadomości, ja w tym czasie do Ubikolka i potem znowu 50 minut mówię na ten temat. No więc taki Tok FM, kto wie, może by to było dobre. No i właśnie będąc w tych stacjach, byłem też w stacji Nowy Świat, znają państwo? Ręka do góry, kto słucha? No, to jest już argument za, ale chodząc po tych wszystkich stacjach radiowych... To się jakiś sondaż odbywa moim zdaniem, nie, ale... Nie, 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 nie. Wiesz co? Jest coś takiego, że chodzę w tych stacjach i wymyśliłem sobie, że tam, gdzie i będzie... I pytam, czy słuchają Nowego Świata. Nie, tam, gdzie będzie najlepsza kawa, tam idę. No i na razie nie mogę zdradzić, gdzie była najlepsza, żeby jeszcze niczego nie sugerować. No ale jak byłem w tym Nowym Świecie, to właśnie powiedziałem, że nie ma już takiego radia, które by nadawało poezję i... takie właśnie nocne programy, gdzie prezenter czyta, czy też aktor. No i Wojtek Malajkat następnego dnia w Radiu Nowy Świat powiedział, panie Marku, myli się pan, my właśnie tutaj w Nowym Świecie teraz będziemy czytali wiersze i przeczytał Nienawiść Wisławy Szymborskiej zresztą, a potem zaśpiewała tę piosenkę, ten utwór Hanna Banaszak, więc wszystko się tutaj może zdarzyć.
Rozumiem. Komunikat został wysłany do centrali. Czytał Michał Nogaś. W tej nowej książce dużo miejsca poświęcasz swoim licznym spotkaniom z gwiazdami muzyki. Oczywiście wszyscy na pewno zazdroszczą ci spotkania z Madonną i to myślę kolejne pokolenia zazdroszczą ci spotkania z Madonną. To teraz chciałem cię zapytać o to, jaka ona jest naprawdę? To spotkanie odbyło się w 1994 roku. Była naprawdę? Czyli ładnych parę lat temu. Ja nie byłem fanem Madonny do tego spotkania z nią, szczerze mówiąc. Znaczy, to nie było tak, że słuchałem jej płyt i patrzyłem na zdjęcia i myślałem sobie, o, jaka piękna ta Madonna. Ale wtedy Jan Fajnacki był wtedy prezesem, szefem Warner Music Poland i to właśnie Warner, gdzie Madonna wydawała płyty, zaproponował mi, żebym poleciał do Paryża zrobić wywiad. Ja powiedziałem Jankowi, wiesz co Janek, Madonna to jest nie moja bajka, dzięki. Odłożyłem słuchawkę i pomyślałem, chyba jestem psychicznie chory. Po pierwsze Paryż, październik, Hotel Ritz, Madonna. No połączywszy te kropki, wyszło mi, że muszę lecieć. Poleciałem. Tym bardziej, że miała lecieć wtedy też ze mną Alicja Rezig-Modlińska, która miała zrobić z nią taki wywiad kobiecy bardziej, powiedzmy. No. Natomiast ja miałem rozmawiać o muzyce i przyszła wiadomość od managementu Madonny. Żadnego wywiadu kobiecego. Madonna chce rozmawiać tylko o muzyce. No więc tym bardziej się ucieszyłem. I nigdy nie byłem zawiedziony tym, co zrobiłem. Madonna była fantastyczna w kontakcie. To jest coś takiego, że ci wielcy artyści mają coś, nie wiem, tak wszystko poukładane w głowie. Zawsze agenci są problemem, prawda? Zawsze agenci są problemem. Zaraz do tego wrócę, Nosowska, to mi przypomni. Agenci są problemem, bo to agentka nie pozwoliła mi sobie zrobić z nią zdjęcia, dlatego że ona, to były wywiady radiowe plus gazetowe tego dnia. Następnego dnia miała wywiady telewizyjne i już miała ten kolczyk w nosie. Miała białe włosy, bo ona po prostu tak była na okładce zrobiona. Natomiast ze mną spotkała się miła, sympatyczna, uśmiechnięta, życzliwa kobieta, która odpowiadała chętnie na wszystkie pytania. Była naprawdę taka... Czuję się, że ona po to tu przyszła, żeby nam, tym dziennikarzom, którzy dostąpili tego zaszczytu, powiedzieć wszystko, co chcemy wiedzieć. Miało nie być tych prywatnych pytań, ale zadałem jej pytanie, czy ma jakieś skojarzenia z Polską i ona wtedy powiedziała, że marzyła o tym, żeby wystąpić na koncercie dla Jana Pawła II. No ale on chyba, papież, a może nawet management pomyślał, Madonna dla Jana Pawła II. Czy management papieża, czy Madonny? Bo... Co? Czyli management papieża, czy Madonny? Papieża. Madonny to na pewno by chciał. No i nie wystąpiła nigdy dla Jana Pawła II. Natomiast będąc młodą dziewczyną, uczyła się tańczyć i miała koleżankę, której babcia była Polką i chodzili do tej babci na pierogi z kapustą. I powiedziała to dobrze. Pierogi z kapustą. Więc poprosiłem ją, żeby powiedziała lista przebojów programu trzeciego. I powiedziała lista przebojów programu trzeciego. To chodziło jako, hi, this is Madonna, lista przepojów programu trzeciego. I to chodziło u nas jako dżingiel, no ale przepoje miały dalszy ciąg, ponieważ zastanawiałem się, co wziąć Madonnie jako prezent z Polski. No niby nie musiałem żadnego prezentu brać, ale tak pomyślałem, że miło byłoby pokazać jej coś fajnego i... Może jakąś książkę? No właśnie, książka album nie za bardzo... Bo... Nie? Słuchaj, książkę wziąłem na spotkanie z Tori Amos i ucieszyła się bardzo, bo to były 42 wywiady Piotra Kaczkowskiego, a w tym wywiad z Tori Amos. Ale na lotnisku zobaczyłem piękną butelkę z wódką Chopin. Akurat ta wódka miała premierę parę miesięcy wcześniej, więc to była nowość. I zabrałem jej wódkę Chopin. Pomyślałem sobie, no co, no najwyżej nic z tego nie będzie. Podarowałem jej, podziękowała i wydawało się, że to już jest koniec, a następnego dnia były wywiady telewizyjne i taka artystka, znaczy dziennikarka, prezenterka, ale z takiego właśnie show bardziej lifestyle'owego niż konkretnie o muzyce, rozmawiała z nią. Widać było, że się znają, bo rozmawiały jak koleżanki i na koniec Madonna ucałowała się z nią, jeszcze było przed COVID-em. Poszła z tego pokoju,
A w tle weszła piosenka Like a Virgin i Julie Brown szukała czegoś, co by mogło posłużyć za mikrofon. I łap z tę łódkę i do tego śpiewała Like a Virgin. Paul Moss się nie wypowiedział w tej sprawie do tej pory, a to było w BBC, w prime time. No więc, ponieważ to tak zadziałało fantastycznie, no to następna moja wizyta również w Paryżu, 2 lata później, Lionel Richie. No i zabrałem mu tą wódkę z trawką, czyli żubrówkę. Ponieważ to był wywiad telewizyjny, więc pomyślałem, że zapytam go wcześniej, bo jak nagle się, wiesz, okaże, że on w ogóle nie używa i no to będzie obciach. I on mówi, nie ma problemu, oczywiście, bardzo chętnie. Po czym na koniec wywiadu podarowałem mu tę butelkę i myślałem, że to już jest też sprawa zamknięta. 2 lata później nie przyleciał do Europy na wywiady z okazji wydania płyty Time, ale można było zadzwonić do Kalifornii. Nie lubię wywiadów przez telefon, to też o tym w książce Państwo przeczytają. No ale pomyślałem sobie z Lionelem, na początek powiedziałem mu, słuchaj, to ja jestem ten facet, który podarował ci w Paryżu butelkę wódki. A on mówi, man, zrobiłeś mi kiedyś przyjęcie w domu, zabrakło mi alkoholu, przypomniałem sobie o tej wódce, powiedziałeś, że to się pije z sokiem jabłkowym, piliśmy twoje zdrowie. No i oczywiście rozmowa potoczyła się już potem bardzo fajnie. To musiało być chyba jednoosobowe przyjęcie, jeżeli ta wódka, jedna butelka uratowała przyjęcie. No ale słuchaj, to była taka 0,7 albo nawet litrowa, wiesz, na lotnisku takie butelki można było wtedy kupić, takie wielkie. Powiem ci, że masz gest. No właśnie. Ale to jeszcze nie był koniec, bo następnie się okazało, że Lionel przylatuje na koncerty do Europy, wtedy jeszcze nie do Polski, więc poleciałem do Amsterdamu. Stamtąd pojechaliśmy ze znajomymi Aliną i z tym Seskiem Czesiem do Rotterdamu. No to co mu zabrałem? Oczywiście wódkę. I mieliśmy takie meet and greet, czyli spotkanie po koncercie. Nie ma go. Bierze ten prysznic, bierze, je kolację. My już tego piwa nie mogliśmy pić. Ja mówię, chodźcie, już jedziemy, bo zanim on przyjdzie, jest 200 osób. Kiedy my się dopchamy do niego? I w tym momencie Lionel wchodzi. I co ja robię? Mam takie czasami odruchy. Po prostu wziąłem tę butelkę i tak podniosłem do góry. I on powiedział, come on! No i zrobiliśmy sobie zdjęcia jako pierwsi. To zdjęcie jest tu w tej książce. No więc nie muszę mówić, co piliśmy, kiedy przyjechał na koncert do Sopotu, tu niedaleko. W 99 roku zapowiadałem koncert jego w sobotę wieczorem, a w niedzielę wieczorem koncert Whitney Houston. Były takie czasy. Bardzo mnie zainteresowało to twoje wyznanie publiczne, że mam czasami takie odruchy. Często tak podnosisz butelkę do góry w miejscach publicznych, czy to jest tylko... Już nigdy potem mi się to nie zdarzyło. Okej, okay, ale skoro mówimy, pamiętamy, że mamy wrócić do wątku agentów, ale jeszcze jedna rzecz, której nie mogę ci wybaczyć, o czym nie wiedziałem 16 lat pracując z tobą w jednym miejscu, bo się do tego nigdy nie przyznałeś, tylko dopiero w tej książce. Jak to jest możliwe, że nie chciało ci się jechać na wywiad z Davidem Bowiem? Tak, to ja. Nie chciało mi się. To było już w takich czasach, kiedy już byłem trochę w latach. Wprawdzie on troszeczkę starszy, ale tylko troszeczkę. Ale wtedy sobie pomyślałem, że to już nie wypada, żeby 60-letni facet jechał do Berlina, ustawiał się w kolejce i był 1485 dziennikarzem, który będzie zadawał mu te same pytania. I wtedy miałem zaplanowaną Szklarską i pojechałem do Szklarskiej. A na wywiad z Bowiem pojechał kolega Cichy, Marcin Cichoński, który był szczęśliwy, że mu to, że tak powiem, udostępniłem. No ale jest 2 razy ode mnie młodszy prawie. I dla niego to było fajne. No jak ja mógłbym teraz jechać, zresztą o tym tam nawet napisałem, jechać do Ameryki, żeby rozmawiać z Taylor Swift albo z Billie Eilish. No z Billie Eilish to jeszcze bym zapytał o Bonda, ale z Taylor Swift nie mam o co zapytać. Poza tym to jest tak, że jak ja jestem tutaj w Polsce, jestem gospodarzem, to jest moje studio, już teraz nie moje, to jest mój mikrofon, ja jestem gospodarzem, to jeżeli przychodzi artysta typu Pat Metheny, Susan Vega, Stacey Kent, Basia, czy ktokolwiek inny z takich wielkich, Beth Hart, no to wtedy ona jest u mnie gościem, to inaczej jest, to ja już mogę mieć te siwe włosy, mogę być takim Jimem Nortonem, tak? Nie musisz machać tą butelką też, jesteś bezpieczny. Już nie muszę machać butelką. Także takie wywiady radiowe tak, natomiast tak, żeby jechać i zrobić z kimś wywiad, to już zostawiam to bardzo młodym ludziom, którzy uwielbiają to robić i w związku z czym po co ja mam im to zabierać. Wracając do... Bo jutro masz tu spotkanie z Kasią, tak?
Nie, nie ja, ale ono się tu odbywa, tak. A, właśnie. Kasia Nosowska. Prowadziłem kiedyś w Kanal Plus takie programy, które się nazywały Tonacji Plus. Zapraszałem jednego artystę na godzinę. Mógł przynieść swoje 3 klipy oraz 3 zaprezentować swoje ulubione takie, jakie chciał. No i zaprosiłem Kasię Nosowską i Kasia przyszła i po make-upie mówi, wiesz co? Naprawdę, już myślałem, że mnie nigdy nie zaprosisz. Ta już była, ta była, ta była, ten był, ten, a mnie nie. Ja mówię, słuchaj, od 2 lat cię staram się zaprosić, tylko menadżer mówi, nie ma, koncerty, wyjazdy, płyta, nie można. Także to właśnie jest to, że myślę, że agenci są po to, żeby bronić tych ludzi przed nami, czyli dziennikarzami. No ale rozmowa z Kasią była bardzo miła i znamy się od samego jej debiutu, więc to było bardzo sympatyczne. To ja od razu zaproszę, korzystając z okazji, że Kasia Nosowska, która też napisała nową książkę, w najbliższym tygodniu w jedną z niedziel będzie moim gościem w Radiu Nowy Świat, więc zapraszamy już teraz. A teraz bym cię chciał zapytać o wydawanie rzeczy, ponieważ wiem, że masz jakieś 15 187 płyt w domu, co może wiele osób dziwić w dobie plików cyfrowych, wtedy kiedy piosenkę do audycji możesz zdobyć za pomocą 3 klików, a nie wysyłania zaprzyjaźnionej stewardessy do Nowego Roku, żeby przywoziła płyty. No ale myślałem sobie, że tworzysz takie własne muzeum rzeczy, które były dla ciebie ważne. Tymczasem przyznajesz się w tej książce, że już ci trochę przestaje zależeć i chętnie wielu rzeczy się z domu pozbywasz, w tym płyt. No jak to możliwe? No właśnie a propos muzeum, to napisał do mnie jakiś słuchacz, który napisał, że to jest dobro narodowe i trzeba by w jakimś muzeum to trzymać. Tylko po co? Była taka akcja pod tytułem Hope. Przepraszam cię, tylko powiem, można by też było zrobić twój odlew z wosku i w jakimś Madame Tissot postawić już. Nie, bo te odlewy z wosku są tak okropnie i brzydkie i tak niepodobne do tych, że wiesz, nie chciałbym. Natomiast wracając do płyt, no rzeczywiście mam ich za dużo i chcę się pozbyć części rzeczy. Wziąłem udział ostatnio w takim projekcie Vogue, no, który nazywa się Hope, czyli nadzieja. I to będzie chyba we wrześniowym magazynie i oni chcą robić takie spotkania. I mnie wyznaczyli jako partnera w tym spotkaniu Jurka Owsiaka. No więc nic nie powiem, bo przecież on gada cały czas. Natomiast zaproponuję mu, że wybiorę 100 swoich płyt, najfajniejszych moim zdaniem, i dam na WOŚP. Może to się do czegoś przyda przy okazji. Natomiast całą resztę będzie sprzedaż garażowa, bo ja się przenoszę do nowego mieszkania i może tam wezmę 3000, ale nie 15. Byłem u Kai w Melo Radiu nie tak dawno i Kaja mi podarowała takie trociczki japońskie. Lubię te zapachy i zapytałem jej, czy... Bo okazało się, że Kaja kiedyś malowała aborygeńskie obrazy. Ja zapytałem, czy ma oryginalną aborygeńską sztukę. Ona powiedziała, nie mam, bo nigdy nie byłem w Australii. No jeden ze swoich prawdziwych aborygeńskich obrazków podarowałem jej. No bo to jest piękne, że można się rozstawać z rzeczami, których się już nie chce, albo których jest za dużo. No przywoziłem, jak mówi Stelka, to takie pamiątki z Ugandy, czyli takie te różne przydasie, które leżą, jakieś ukulele, jakieś didgeridoo i różne inne rzeczy oraz obrazki w dużej ilości, czy jest to Meksyk, czy Indie, czy Tajlandia, czy wiele jeszcze krajów, no to teraz już tego po prostu nie chcę mieć, a może ktoś chciałby coś takiego przygarnąć, więc dlatego spokojnie się przydaje. Szafę będą moją rozparcelowywały 3 kobiety, w tym Walędzik, to znasz. No i przyjadą i... Założę nowy sklep. Tak, z bielizną używaną. Kiedyś mi się wydawało, że... Bo zbieranie płyt to tak jak każde zbieractwo jest uzależnieniem. I jak jechałem do Stanów, to czasami przywoziłem 200 płyt. Po co? Teraz się chcę ich pozbyć. Na handel. Nie na handel właśnie, bo to była każda płyta osobna do grania w radiu. Zawsze się tłumaczyłem przed sobą, na co ci tyle płyt? Bo grasz w radiu, potrzebujesz to. Teraz rzeczywiście jest ta nowoczesność, są pliki, można kupić za 99 centów jedno nagranie i zagrać je w radiu. Więc przejdę też na tę nowoczesność ewentualnie, jeśli wrócę do tego radia. Nie, bo pytam o to dlatego, że w książce, powiedziałem o tym handlu, bo w książce piszesz też o tym, jak reagowali celnicy, którzy widzieli, o Jezu, znowu Niedźwiecki z tą walizką. Ile tym razem? Ile tym razem pan przywozi, panie Marku? Ja mówiłem 100.
czyli kłamałem, bo było 200. No a on się śmiał i myślał, że te 100 to jest nawet niemożliwe, ale no te czasy już minęły. Teraz jak przyjeżdżam z Australii, przywożę 7, 10, 15 płyt najwyżej. Marek, ale teraz jest taka krępująca dla mnie sytuacja, ale ponieważ sam się do tego przyznajesz w książce, zresztą w ogóle wiele rzeczy, których o tobie nie wiedziałem, państwo też pewnie w tej książce się pojawiło, no więc przepraszam, zapytam o to publicznie. Co to był za pomysł, żeby zbierać puste opakowania po szamponie Timotej? A widziałaś, jak one ładnie wyglądają? To były takie, Z całego świata. Przywoziłem sobie szampon Timotej, wszędzie takie samo opakowanie, tylko różne litery były. Z Singapuru inaczej, z Niemiec inaczej, z Holandii inaczej. No tam, gdzie jeździłem, tam przywoziłem sobie szampon Timotej. Byłem teraz niedawno w radiu, Halo Radio, u Beaty Kawki. To taka aktorka, pewnie państwo znają, świetna dziewczyna. I ona powiedziała, ojej, jak się ucieszyłam, jak przeczytałem, że zbierałeś Timotej, bo ja byłam głosem szamponu Timotej. Ale ona była tym głosem w latach, podejrzewam, 90., a ja to zbierałem 70., 80. A ty byłeś włosem tego szamponu? To znaczy używałeś, ja czy byłem, tylko zbierałeś? Nie, ja byłem włosem tego szamponu, tak. I niestety nie mieli takiego, który powoduje, że nie tak bardzo się siwieje, więc teraz używam tego kupowanego w aptece, który... To jest oszukaństwo, bo przecież widzą państwo, że to nic nie daje. Tam jest napisane, że po 5 razach, ja już używam od 2 lat. Czyli jeszcze 3 i może wrócić tylko do naturalnego. A co zrobiłeś z tymi opakowaniami po szamponie? One są jeszcze, czy już... Nie, wywaliłem je, jak się przenosiłem z tego bloku radiowo-telewizyjnego. Po mnie mieszkanie dostał Michał Jakubik, realizator. No to po prostu, jak to przy okazji każdego zmieniania mieszkania, część rzeczy się wywala, no i te Timotej poszły. Ach, też mógłbyś przekazać na jakąś akcję charytatywną. Myślę, że to by było bardzo ciekawe. Na przykład z Tajlandii, bo też miałeś z Tajlandii, prawda? No właśnie. Umiałeś to odczytać, czy tak już na ślepo brałeś? Bo... Nie, no brałem na ślepo, bo to było dokładnie tak, takie samo opakowanie, tylko te różne literki. Kiedyś mój znajomy przyjechał z żoną do mnie, do jednego z mieszkań i ten szampon stał i on myślał, że to jest oliwka i się tak posmarował. No bo tam nie było napisane szampu. Skoro mowa o przywożeniu różnych rzeczy z różnych części świata, no to żyjemy teraz w czasie pandemii, więc właściwie dość zamknięci. Ale przyznałeś na początku naszego spotkania, że jeżeli za czymś tęsknisz, to za wyjazdem do Australii, to ponieważ Australii nigdy dość, miałem zresztą okazję być na Tasmanii, która jest chyba twoim ukochanym miejscem w ogóle na Ziemi, to chciałem zapytać, co cię w tej Australii tak najbardziej zauroczyło, przyciągnęło i przyciąga, że właściwie gdybyś tak mógł, to byś się spakował pewnie stąd w 3 minuty i fiu. Chciałem powiedzieć państwu, że znam tylko jednego człowieka na świecie, który poleciał na Tasmanię na 1 dzień. To jest właśnie siedzący obok Michał Nogaś. 20 parę godzin podróży, szybki wywiad i 20 parę godzin podróży. Jak wylądowałeś w Polsce, to nie wiedziałeś, gdzie jesteś, co? Tak myślę. Jetlag już taki... Było tyle stref czasowych, że już właściwie nie pamiętałem. Tak. Do Australii na Tasmanię lata się najchętniej na 4 do 6 tygodni. To znaczy ja tak latałem 13 razy. To jak się zsumuje, to ponad rok mojego życia spędziłem w Australii. Co mnie tam najbardziej urzekło? Myślę, że jednak przyroda, natura. Ludzie też, ale głównie natura, przyroda, możliwość, nowoczesność. Pierwszy lot wykonałem z Sydney do Melbourne na e-ticket, czyli ten taki bilet, co go nie masz. Ja jestem z czasów dawnych, czyli musisz mieć ten kwitek. Teraz znowu trzeba mieć, bo wczoraj na lotnisku musiałem pokazać, że lecę, bo inaczej by mnie nie wpuścili na lotnisko, ale teraz już jest tak, że pokazujesz tylko dowód czy paszport i nie musisz mieć potwierdzenia. Ja pierwszy raz leciałem. Droga z domu znajomych na lotnisko oraz odstanie w kolejce, to był taki moment, że byłem pewien, że po prostu no nie ma mnie tam. No jak to możliwe, że ja mówię, pokazuję paszport i ona mówi, tak, leci pan. Ja się tak bałem, że oni mnie odeślą stamtąd, nauczony po prostu w innych czasach życia. Ale się udało, także pierwszy taki lot wykonałem właśnie tam w Australii. Przyroda i natura, dlatego też pomyślałem sobie, że nie każdy z państwa poleci do Australii, dlatego pojawił się blog w 2007 roku, w którym pokazuję tę Australię. Głównie piszę o Australii, ale też o swoich ulubionych miejscach typu Korsyka czy
Góry Izerskie. No ale ta Australia jest tak. No teraz z tej tęsknoty znowu wróciłem do Australii. Ostatni raz byłem tam w 2016 roku, czyli już 4 lata temu. To takiej przerwy nie miałem nigdy jeszcze od 95 roku. I ta przerwa zanosi się na trochę dłużej, bo Australia ma się otworzyć dopiero w lipcu przyszłego roku dla turystów, czyli jeszcze rok cały. A też nie wiadomo, co się dalej stanie. Ile dzisiaj jest zakażeń? Mniej więcej ile? 800 prawie. Coś między 700 a 800. Aha, okay. Taki nasz dobry, codzienny wynik. Mhm. Rozmawiamy, przypomnę, w sierpniu, dopiero przed nami wrzesień. Tak. Także, no zobaczymy. Ale skoro mówisz o Australii i o tym przebywaniu tam i ucieczce z Polski w zupełnie inne miejsce, gdzie przyroda endemiczna, ale też no, myślę, że dałeś się poznać jako taki niedźwiedź samotnik, który lubi sam ze sobą przebywać i sobie układać w głowie świat, no to o czym się myśli tak daleko od domu, kiedy się widzi takie cuda natury jak, no nie wiem, Święta Góra Aborygenów, czy się jedzie przez ten burz, czy przez piaszczyste tereny w Australii? Słyszałem od różnych ludzi, którzy podróżują po świecie, że myślą wtedy o tym, że nie mogą tego pokazać swojej najbliższej kobiecie, żonie, czy swojej rodzinie w ogóle, bo są sami. Ja nigdy tak nie myślałem, że szkoda, że nie ma tutaj ze mną wszystkich słuchaczy trójki, no bo byśmy zadeptali te Australię. Ale ja myślę sobie wtedy o tym, że jak wrócę, a z podróżowania już coraz bardziej lubię powroty, że jak wrócę, to będę mógł te wszystkie miejsca po prostu pokazać i pochwalić się tymi zdjęciami. No to właściwie tak, to jest to. Myślę, że tak. Ja lubię ucieczki, bo nawet myślałem, żeby poprzednia moja książka nosiła tytuł Australijczyk. To wymyśliło wydawnictwo. Ja myślałem o tytule Ucieczki do Australii, no ale powiedzieli mi, przecież to nie będzie żadna sensacyjna rzecz, także lepiej skoncentrujmy się na Australijczyku. I to był dobry pomysł, bo żółta okładka przyciągała i bardzo ładnie wydane, dobry papier na zdjęcia, więc to była radość. Wydawnictwo myślało, że sprzeda się góra 5 tysięcy takich książek, bo była dosyć droga. W tej chwili jesteśmy już po 30, myślę, więc jest nieźle. Czytał Michał Nogaś. Skoro mówisz o zdjęciach, to ja muszę, wspominając o twojej nowej książce, która jest powodem naszego spotkania, powiedzieć, że Marek się w tej książce bardzo przed nami wszystkimi obnaża i to nawet w dość dosłowny sposób, bo jest to takie zdjęcie, jak pod koniec lat 70. z gołym torsem chodzisz po plaży w Holandii, ale faktycznie bardzo dużo jest w tej książce takich zdjęć, których wcześniej nie publikowałeś. Wynika z tego, że masz niezwykle bogate archiwum prywatne zdjęć. Zaczyna się od zdjęcia z 1958 roku, kiedy miałem 4 lata. Trzej moi koledzy i ja. Na pewno Państwo poznają, który to jestem ja. Taki w kancik czesany. Pozdrowienia dla kancika przy okazji. A to zdjęcie, w którym jestem bez koszulki, zostało zrobione na plaży w Scheveningen w Holandii. Wykonała je moja przyjaciółka Alina Dragan i nie tak dawno mi je przysłała, także jestem w posiadaniu tego zdjęcia od niedawna, więc dlatego się może pochwaliłem. Tutaj widać ten naturalny kolor włosów też. Tak, jeszcze wtedy naturalnie. To Timotej, tak. Jakby wiemy, do czego dążymy, prawda? Jeżeli chodzi o to. A jakie zdjęcia lubisz robić najbardziej? Bo o tym też dużo mówisz. To znaczy, co lubisz uwieczniać, kiedy podróżujesz? Właściwie najbardziej naturę i nawet czasami mam zarzuty. Panie Marku, na pana zdjęciach nie ma w ogóle ludzi. I wcale się nie... To mnie nie przeszkadza, że nie ma ludzi. Dlatego, że... Ja nie mam takiej odwagi, żeby podejść do aborygena i zapytać, czy mogę mu zrobić zdjęcie. Moja koleżanka Gunia, która też fotografuje, ona z Hobart, to ona właśnie takie zdjęcia robi, czy pirat, jej facet też. A ja nie muszę. Jeżeli jest taka możliwość, żeby zrobić zdjęcie dużej grupie ludzi, to robię takie zdjęcia, a jak nie, to wcale mi to nie przeszkadza, że dlatego może lubię Izery, Szklarska Poręba plus okolice, dlatego że tam są takie, mam takie ulubione trasy 10, 15, 20 kilometrów, kiedy idę i nie spotykam nikogo. To nie dlatego, że nie chcę spotkać, tylko tam mało ludzi jeździ. Jeszcze. Nie chcę jechać do Zakopanego i stać w kolejce, żeby wjechać na Kasprowy Wierch, natomiast tutaj mam możliwość 20 kilometrów i nikogo nie widzę. Nagle widzę na horyzoncie, jest jakiś człowiek, idzie, no i zbliża się, zbliża.
I pyta się pan Marek, ja mówię tak, Sierocki? Nie. A kiedyś szedłem w górach koło Podłapskim szczytem i szła pani, która z naprzeciwka, która miała rękę na temblaku i powiedziała, mimo złamanej ręki poznałam pana. Tak, te anegdoty lubię bardzo. Często ci się zdarzają takie spotkania, kiedy ludzie właśnie biorą cię za kogoś innego? Uwielbiam takie wątki. Często i zawsze mnie mylą z sierotą. A on jest grubszy przecież, nie? Siwszy. I siwszy. A najbardziej takie dojmujące spotkanie było w Londynie, kiedy polecieliśmy na koncert Madonny i Tower Records. Wtedy jeszcze istniało taki sklep z płytami. Wielki, wspaniały sklep. Wielki sklep, wspaniały, przy Piccadilly Circus. No i poszliśmy, sierota kupował te swoje disco, a ja sobie swój jazz. Wyszliśmy ze sklepu i idziemy głośno komentując, co tam, który z nas kupił. I idzie z naprzeciwka facet, deszcz padał pod parasolem i do mnie mówi, pan Sierocki? Ja mówię, nie, to jest Sierocki. Nie nabierze mnie pan. No każdy, kto wie, jak wygląda Marek Sierocki, po prostu wziąłby was za bliźnięta jednojajowe. Myślę, że to jest absolutnie... A jeszcze powiem, że jestem ojcem chrzestnym Marka Sierockiego w pewnym sensie, dlatego że kiedy Andrzej Turski, szef Trójki 82, wymyślił Teleekspres, kiedy już poszedł do telewizji, to było takie odbicie Radio Kuriera, który w latach 60. i początek 70. był 15 minut od 17 w jedynce, Polskie Radio. No to wymyślił, że będzie Teleekspres 17. Na początku był 17.15. 17 i to będzie 15 minut. I... Był tam taki prowadzący, co bardzo skręcił w inną stronę. Tak, tak. Wielu tam skręciło w inną stronę, ale sierota, znaczy Andrzej powiedział Turski, to ty będziesz takim telehitem. Będziesz przedstawiał ten. Ale ja powiedziałem, nie, panie Andrzeju, ja nie dam rady, bo ja to, bo tamto, bo ja mam listę. Ale jest taki młody człowiek, który gra dyskoteki, nazywa się Marek Sierocki. I oni go wzięli i słuchajcie, minęło 35 lat i sierota jest w Teleekspresie. I dalej mówi cześć. I dalej mówi cześć. Ale ostatnio jeden z prezenterów, a propos mylenia, zabrali mi wszystko. Już nawet Teleekspresu nie oglądam, ale jeszcze jak oglądałem parę miesięcy temu, to jeden z prezenterów Teleekspresu powiedział, teraz będzie telehit, Marek Niedźwiecki, cześć. I pokazał się Sierocki. Jesteście ja myślę, ze sobą że Marek jest kluczem. Marek jest kluczem. A. No dobrze, no okej. Okay. Słuchaj, chciałem teraz a propos Marek jest kluczem zapytać cię o to, bo powiedziałeś, że odbyło się w historii świata 1998 notowanie listy przebojów programu trzeciego i no wiele albo wszystko wskazuje na to, że więcej już nie będzie. To chciałem cię teraz zapytać, czym lista była dla ciebie przez te wszystkie lata? Jeden słuchacz, który być może tu jest, bo on z Gdyni czy z Gdańska, napisał do mnie dobrze, jest to, że... z Gdyni albo z Gdańska? On napisał dobrze, że nie było tego 2000 notowania, bo jest COVID, jest pandemia, a przecież to musi się odbyć na Stadionie Narodowym, więc jak się odbędzie za pół roku, no to też nie ma sprawy. Nie odbędzie się. Na Stadionie Narodowym ostatnio raczej okopy. Tak, to widziałem. To też dramat jakiś, ale my zresztą mieliśmy jedną listę na Stadionie Narodowym w Mikołajki parę lat temu. Był to jedyny dzień, kiedy w Warszawie spadł taki śnieg, że nie wiadomo było, czy w ogóle da się dojechać gdziekolwiek. I mimo tego, że był dach zakryty, to śnieżyło cały czas podczas koncertu. Wszystkie zespoły i wokaliści fałszowali, bo przy takiej temperaturze nie da się inaczej tego zrobić. Dojmujące, a ja wyglądałem jak kupa nieszczęścia, bo było naprawdę zimno. Ja tam od 12 siedziałem do 11 wieczorem, bo jak skończyłem LP3, to pojechałem od razu na stadion. To tak a propos narodowy. Lista miała być te 2000 notowanie i z tej okazji ułożyliśmy z Piotrem Baronem płytę. Znaczy to jest taki zestaw dwóch płyt, jedna po polsku, jedna po polsku zaczyna się od krakowskiego Splinu, po angielsku od I'll Find My Way Home, John Evangelis. I myślę, że ta płyta wyszła fajnie. To miał być taki prezent dla tych, którzy chcieliby sobie postawić jeszcze jedną płytę w domu z listą trójki. I ta płyta jest. Jesteśmy na okładce z Piotrem. Jest dużo fajnych zdjęć, wspomnień z prezenterów, którzy przewinęli się przez całą historię listy. I ta płyta miała wyjść za 2 tygodnie, więc ona już jest fizycznie i będzie przemielona.
nie masz szans, żeby ją kupić. Nawet ja chyba jednak egzemplarza nie dostanę. Chociaż chciałem odkupić całe 5000, ale nie ma zgody na to. To tak a propos. Czym była lista? Kamieniem u szyi, kulą u nogi. Ładnie powiedziałem, nie? Tak poetycko. No właśnie. Nie no, lista była wymarzoną audycją, którą chciałem robić. Chciałem być panem Markiem od listy i stała się moim drugim imieniem. I cały czas myślałem, że to jest najbezpieczniejsze, żeby prowadzić listę i grać muzykę. Okazało się, że za to wyleciałem. A czym była? No była spełnienie marzeń młodego człowieka z małego miasta Szadek. Kiedyś się nazywało Szadek, teraz się nazywa Szadek. No i co, robiłem to 38 lat. Robiłem wyjazdowe listy, których nienawidziłem, jak wiesz. Ale to dla ludzkości było, więc się jeździło i się robiło. No a potem nagle jeden ruch i nie ma. Piramida strachu, jak powiedział Wojciech Mann. To jest coś takiego, że to idzie od dołu. Bo przecież pan prezes nawet w ogóle by nigdy się nie dowiedział, że taka piosenka jest. A potem pojawił się taki mem w sieci, że pan Kaczyński chodzi po mieście i pyta, kto to jest ten Kazik Niedźwiecki? No więc to już mówi o tym, jaka informacja na ten temat tej piosenki by była gdzieś tam. Znaczy wiesz, ja myślę, że tak naprawdę listę przebojów zabiła niestety nadgorliwość pewnych osób. No właśnie o tym mówię, piramida strachu. Przestraszył się dyrektor, że to będzie źle odebrane gdzieś tam wysoko. Na szczęście napisał SMS-a do Piotra Meca, który potem tego SMS-a pokazał. I już. Ja w sobotę jeszcze przecież po liście. Ja w ogóle nie przewidywałem tego. Chociaż nagrywałem reklamówki do tej płyty w piątek o godzinie 15 i pani, która redaktorka mówiła, to jeszcze nagrajmy filmową, to jeszcze nagrajmy taką. Ja mówię, ale wie pani co, mogą się nie przydać, bo Kazik jest dzisiaj na pierwszym. Ale powiedziałem to tak na zasadzie żartu, a to się okazało, że następnego dnia soboty zrobiłem jeszcze 5 godzin audycji. Zagrałem na koniec Powrócisz tu Ireny Santor przypadkiem, bo to akurat wtedy było tak, że to była taki postscriptum do Polskiego Topu Wszechczasów, który był na początku maja. To był 15-16 maja, przypomnę. No i wróciłem do domu i późnym popołudniem dostałem właśnie taką wiadomość mailową, że mamy wszyscy podpisać, że to było nieuczciwe notowanie listy. No ja napisałem, w związku z zaistniałą sytuacją, dziękuję bardzo. No i to było na tyle. Nie było telefonów, nie było żadnych rozmów. Ale wiesz, tak sobie teraz myślę, tak pozwolę sobie przed tobą i państwem na zwierzenie, bo przecież ta sytuacja miała potem ciąg dalszy, chociażby w Senacie i tak dalej, że jest jakaś ironia losu w tym, że to akurat o piosenkę Kazika poszło, który przez lata 80. śpiewał tyle piosenek antysystemowych, które ówczesnej władzy nie przeszkadzały albo po prostu ją tolerowały. Wałęsa oddaj 100 milionów, Łysy jedzie do Moskwy, panie Waldku, pan się nie boi, coś cię zrobili z tą krainą, hej, czy nie wiecie? No, mógłbym tu wymieniać jeszcze więcej tych piosenek. I wtedy nikomu to nie przeszkadzało, nikt się za to nie obrażał. Natomiast tutaj, no to jest to właśnie, o czym mówiliśmy, więc to, wszystkie te niewygodne rzeczy to się wydnie, rozumiem, tak? Znaczy w tym radiu akurat nie. A, okej. Zapytałem cię o to, czym była lista, bo też myślę o takim pewnym rodzaju osierocenia wspólnoty, dlatego że chciałbym, byś jeszcze już prawie na zakończenie naszego spotkania opowiedział o tej wspólnocie ludzi, którzy co piątek spotykali się przy radioodbiornikach o 19, którzy mieli z tobą bezpośredni kontakt, kiedy listy były wyjazdowe, albo mailowy, kiedy audycja była nadawana ze studia przy Myśliwieckiej. I myślę sobie, że lata mijały, świat się zmieniał, podejście do muzyki się zmieniało, media się zmieniły, a dla ludzi to wciąż był jakiś taki element scalający i nagle tego zabrakło, więc myślę też, że wiele osób tak szczerze czuje się osieroconych teraz. No ja dlatego chciałem doczekać do tego 2000 notowania listy. Powinienem było odejść wcześniej, może z Wojtkiem Manem i z Anką Gacek, może jeszcze wcześniej, bo pisali do mnie słuchacze, nie lubiłem tych maili, no ale takie listy przychodziły. Trzeba mieć honor i odejść w tym momencie, kiedy jeszcze można odejść. A ja chciałem doczekać tej 2000 listy, więc to trochę na własne życzenie się doczekałem takiej sytuacji, a nie innej. Jestem szczęściarzem, mogę powiedzieć. Odchorowałem, tak, to wszystko było, bolało i ten. Ale jestem szczęściarzem, bo czuję się tak, jakbym umarł
i dowiedziałem się, co ludzie o mnie myślą. A nie każdy z nas się dowie tego. Więc ta fala listów, która przychodziła i przychodzi nadal do mnie, te cudowne wspomnienia związane z listą, ale też cudowne zapewnienia, że byliśmy kimś istotnym, ważnym, że byliście częścią naszej rodziny. Nie mamy tylu przyjaciół od 38 lat, a wyście byli od 38 lat. To jest właściwie coś, co jak kiedy wracałem na bloga po iluś tam tygodniach, kiedy już chciałem coś napisać, to chciałem napisać w pierwszym wpisie, że zniszczono mnie w ciągu jednej nocy. A pani od wizerunku powiedziała: panie Marku, pan jest wygrany, to nie pana zniszczono. Ludzie pamiętają i będą pamiętali. Nie, proszę nie pisać i nie ujmować sobie. Nie zniszczono pana w ciągu jednej nocy. To tylko audycja została zdjęta. Ja uważam, jeśli nie będzie wycinane, że to jest psucie wizerunku. Że to jest, ktoś za to powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Likwiduje się radio, które ma tylu słuchaczy i które miało 58 lat. Nie wiem dlaczego. Znaczy ja wiem, ale tego nie chcę mówić. Ale to nie wolno takich rzeczy robić. No i kto? Nikt się za tym nie ujmie. Teraz wiem, są protesty tam różne. Ich tam w ogóle to nie obchodzi. Są nowi ludzie, którzy tam zostali przyjęci. To było jak spisek, jak, nie wiem, przewrót, że nagle Michał Olszański przyszedł na 6 rano w piątek, ale powiedzieli mu: pan już dzisiaj nie, dzisiaj kto inny będzie prowadził. No ja i cały zestaw ludzi został wymieniony w ciągu jednej chwili. Pozwoliłem sobie w gazecie na taki komentarz i myślę, że on jest dość uprawniony, że to jest taka sytuacja jak w czasach, kiedy weszli do radia panowie w mundurach i po prostu przejęli wszystko i dziękujemy. No i ja też gdzieś powiedziałem, że tak jak znana aktorka kiedyś powiedziała: proszę państwa, 20 sierpnia po długiej i ciężkiej chorobie zmarł trzeci program Polskiego Radia. Miał 58 lat. Ostatnie pytanie ode mnie, mam nadzieję, będzie powiewem jakiejś nadziei. Załóżmy, że już przetestujesz te automaty z kawą we wszystkich stacjach radiowych w Polsce. Tam w twojej głowie zajdzie ten proces odsiewu, proces myślowy i wybierzesz tę jedną. To od jakiej piosenki zaczniesz swoją audycję? Najgorsze jest to, że najlepsza kawa jest z mojego ekspresu na Myśliwieckiej, no ale tam nie ma powrotów, nie będzie. Nosowska jutro będzie śpiewała. Od jakiej piosenki zacznę? No myślę, że część z państwa wie, że będzie to Broken Wings. Ile razy można składać złamane skrzydła? Państwa i moim gościem prosto z festiwalu Miasto Słowa w Gdyni, festiwalu towarzyszącego Nagrodzie Literackiej Gdynia, był Marek Niedźwiecki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.